Konsekwencje szybkiego jedzenia. Za uczucie głodu lub sytości odpowiadają hormony. Poznajmy je. Jak przebiega w naszym organizmie proces odczuwania głodu i sytości? Uczucie sytości odczuwamy po około 15 minutach od rozpoczęcia posiłku. Musimy dać więc chwilę naszemu mózgowi i jeść powoli. Jedząc szybko, jemy więcej, a to powoduje tycie. Skutki szybkiego jedzenia naprawdę nie są przyjemne. To objawy ze strony przewodu pokarmowego i dodatkowe kilogramy. Zobaczcie cztery proste rady, które pomogą Wam jeść wolniej. Wdrożycie je z łatwością. Pamiętaj, jedz wolniej. To przekłada się pozytywnie na Twoje zdrowie.